10 łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda trafiło na oddział chirurgii dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Będą z nich korzystać rodzice, którzy towarzyszą swoim dzieciom przez cały okres ich hospitalizacji. Oddział chirurgii dziecięcej jest jedynym oddziałem funkcjonującym w naszej strukturze na południowym Mazowszu. I przyjmuje dzieci, które uległy wypadkowi, dzieci, które mają urazy w celu wykonania zabiegu operacyjnego i hospitalizacji. Ten komfort jest ważny dla rodziców, dlatego że zadowolony rodzic i wypoczęty, wtedy skraca się pobyt małego pacjenta na oddziale. Do tej pory szpital nie dysponował takimi łóżkami, co utrudniało pracę personelu i obniżało komfort pobytu rodziców. Nowe łóżka znacząco poprawią te warunki. Łóżka są wielofunkcyjne, wygodne i ustawne. Zajmują niewiele miejsca. Dzięki nim rodzice mogą być blisko swoich dzieci, jednocześnie dbając o własną regenerację. Do tej pory nie mieliśmy takich możliwości. Były tylko fotele takie, które się rozkładały do połowy w pozycji takiej półleżącej. Przy dzieciach najmłodszych, niemowlętach, noworodkach dawaliśmy łóżka szpitalne. No, szpital, oddział nie jest z gumy, tych łóżek też nie mamy dużo. W takim okresie jak mamy teraz, kiedy świeci słońce i jest bardzo duża urazowość, przy każdym dziecku czasem oddział obłożony jest 150, nawet 200%. Więc przy każdym dziecku urazowym ten rodzic chce być. Bez względu na to, czy to dziecko ma rok, czy to dziecko ma lat 15. Dlatego no, te łóżka bardzo nam pomogą. Pierwsze łóżka Fundacja Ronalda McDonalda przekazała w 2015 roku. Od 2023 roku łóżka dla rodziców są samodzielnym nowym programem fundacji. W jego ramach kupowane są łóżka dla rodziców na oddziały pediatryczne w całym kraju, a fundacja działa na zasadzie odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitala. Jesteśmy w Radomiu po raz kolejny. Byliśmy tu w 2022 roku, ponieważ wtedy powstawała pierwsza kuchnia rodzinna w tym szpitalu, pierwsze łóżka dla rodziców. Potem spotykaliśmy się z mieszkańcami Radomia na badaniach nienowotworom u dzieci. Jesteśmy po raz kolejny z łóżkami dla rodziców. Szpital przyjazny rodzinie zaczyna się od łóżka dla rodzica. Nie byłoby to możliwe, gdyby w program nie włączyli się licencjobiorcy McDonald's. Mamy już drugą akcję przekazania łóżek w Radomiu. Pierwsza akcja cieszy się ogromnym powodzeniem i poparciem rodziców, którzy przebywają na oddziałach dziecięcych w szpitalu. No daje to ogromny komfort. Będąc lokalnym licencjobiorcą i przedsiębiorcą, czujemy jakby potrzebę pomagania w miejscu, w którym mieszkamy i tu, gdzie prowadzimy działalność. Jedno łóżko kosztuje około 1700 zł. W 2024 roku do polskich szpitali trafi blisko 500 takich łóżek.